Kontynuujemy Sportowy Kraków. Anna Kozińska, witam Państwa spod kopca Piłsudskiego, czyli ostatniego z trzech kopców na trasie krakowskiego biegu górskiego. Do stolicy Małopolski przyjechali uczestnicy z całej Polski. Dla niektórych był to debiut w tej imprezie, a niektórzy wystartowali tu już po raz 14. Trasa przepiękna, malownicza, wymagająca. Pogoda dopisała, a wszystko zaczęło się pod kopcem Krakusa. W słoneczną, październikową niedzielę blisko 2000 uczestników oczekiwało startu jednej z najbardziej wyjątkowych imprez w Krakowie. Każdy z biegaczy to inna sportowa historia, inna motywacja, ale cel ten sam. Ze startu do mety, bo po pokonaniu 13 km bilans jest prosty. Radość wygrywa ze zmęczeniem. Jakie zmęczenie? To jest sama radość. Nie no, takie bieganie to jest sama przyjemność. Takie endorfiny się uwalniają. Jak się przybiega na metę, jak się dostaje ten medal, no to nie czuć tego zmęczenia. Mimo, że tam po drodze jest jakiś tam kryzys, ale tak, to jest po prostu coś fantastycznego. Pierwszy raz bieg trzech kopców, także zobaczymy, jak będzie na wzgórzach, bo to jest moja słaba strona, ale to nie będzie pierwszy bieg o takim dystansie, także powinno być okej. Zobaczymy, jak te pagórki, jak podbiegi pod te trzy kopce. Siły należy rozważnie rozłożyć. Kwestia dyspozycji dnia. I jak również no, trzeba by rozpoznać trochę teren. Jak się biegnie gdzieś pierwszy raz, to trzeba na początek tak bardzo rozważnie, a później z czasem w trakcie biegu, jeśli jest jeszcze siła, to można trochę depnąć, że tak powiem, i jeszcze przyspieszyć, żeby mieć lepsze miejsce i lepszy czas. Zbieramy się wzajemnie. Przyjechałyśmy z Kielc. Ja już mam triadę biegową, ale tu oni by bardzo chcieli, więc stwierdziliśmy, że przebiegniemy jeszcze raz. Udało nam się zapisać w tym roku szybciutko. Na początku to były takie biegi charytatywne, 5 km i tak powoli, powoli wciągało człowieka. Półmaraton, maraton w Krakowie. Motywacja jest tutaj za każdym razem, bo ten bieg jest bardzo wymagający. Wbrew pozorom, nawet dla ultramaratończyka 13 km, to jest specyficzny bieg, bo trzeba naprawdę wykazać się wszechstronnością biegową. To będzie dla mnie pierwszy bieg, ten bieg trzech kopców. Ze strachem, ale tak naprawdę z ekscytacją pewno. Jest straszna, jest piękna pogoda. Ja jestem Krakusem, więc znam te wszystkie szlaki, więc wiem, że będzie pięknie. I też na szczęście nie mam nad sobie jeszcze presji czasu, tylko chcę po prostu to przebiec i się dobrze bawić. Z dziennikarskiego obowiązku informujemy, że naszych rozmówców spotkaliśmy zadowolonych na mecie. Nie byli co prawda tak szybcy jak zwycięzca, Patryk Stypułkowski, który na trasę biegu trzech kopców wyruszył po raz pierwszy. Żałuję, że tak późno tutaj pojawiłem się, bo to już 14. edycja tutaj w Krakowie, a to mój pierwszy występ. No, wrażenia olbrzymie pozytywne, udało się wyprzedzić mnóstwo świetnych zawodników z olimpijczykiem na czele, Arkadiuszem Gardzieleckim, więc jest to dla mnie podwójny sukces. Najlepsze czasy: kobieta 46,59, mężczyzna 41,41, więc bardzo dobre czasy. Miła atmosfera, wspaniała pogoda. Jesteśmy szalenie zadowoleni. Warunki świetne. Niektórzy narzekali, że za ciepło. Ja akurat lubię taką pogodę. Walki też były doskonałe. Muszę przyznać, że dziewczyny biegają dłuższe dystanse, więc troszkę miałam mniejsze szanse, ale potrenuję i może za rok. Po raz 14. To zobowiązuje, udało się, każdy krok to była walka, troszeczkę z bólem, ale się udało. Trasa jak zwykle no, świetnie przygotowana, pogoda tak samo nam posłużyła, także świetny bieg i mój ulubiony, można powiedzieć. Nie udało się wygrać, ale teraz były inne priorytety. Patrząc na uczestników, że prawie po tych 700 dniach mogli pobiec, mogli spotkać na mecie, myślę, że to jest ta wartość dodana, gdzie no trzeba biegać, trzeba się ruszać i jestem szczęśliwy, że wreszcie możemy biegać i mam nadzieję, że już takich przerw jak w tej chwili była, to już nie będzie. A przerwa ta będzie na szczęście wyjątkowo krótka, bo już w niedzielę kolejne święto dla biegaczy. Tym razem będzie długo i płasko 21 km, czyli czas na 7 Krakowia Półmaraton Królewski. Do zobaczenia na trasie. We'll be right back.